Se cardenal Smith, archiepiscopi metrolite varsaviensis, nec non plurimorum oliorum fratrum in episcopato, multorunque quisi fidelium esplentes, de congregationis de causam, quivitam suam soli Deo dicavit, fideique strenus defensor et preco dignitatis omnis omnis fuit, nec non venerabilis serva Dei, Elisabetta Sciasca, in seculo rosa, fundati sororum franciscarium ancillarum crucis, quae lucis oculorum su destituta, fidei oculis Christum lucem mundi agnovit, et amanti fidelitate testata est, eum ambulantibus in caligine, corporis et anime, beatorum nomine impostum appellentur, atque alter die duodecesima mensis mai, altera die undevicesima mensis mai, quot annis, in locis et modis iure statutis, celebrari possit, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, Amen, datum Rome Laterani, Dio decimo quinto, mensis Augusti, in assumzione Beate Maria Virginis, anno Domini bismillesimo vigesimo primo, Pontificatus nostri nono, Franciscus. Tego brata Kazimierza Nycza, kardynała świętego Kościoła Rzymskiego, arcybiskupa metropolity warszawskiego, jak również wielu innych braci w biskupstwie oraz licznych wiernych świeckich, za radą Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, naszą apostolską władzą zezwalamy, aby czcigodny sługa Boży, Stefan Wyszyński, arcybiskup gnieźnieński i warszawski, prymas Polski, kardynał świętego Kościoła Rzymskiego, pasterz według serca Chrystusowego, który poświęcił swoje życie jedynemu Bogu i był niestrudzonym obrońcą oraz heroldem godności każdego człowieka, a także czcigodna służebnica Boża Elżbieta Czacka w świecie Róża, fundatorka zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, która pozbawiona używania światła oczu, oczami wiary rozpoznała Chrystusa, światłość świata i z miłującą wiernością świadczyła o Nim wobec kroczących w ciemności ciała oraz ducha, byli odtąd nazywani błogosławionymi oraz aby co roku ich wspomnienia mogły być obchodzone w miejscach i w sposób określony przez prawo. Mianowicie dla pierwszego dnia 28 maja oraz dla drugiej dnia 19 maja. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dano w Rzymie na Lateranie dnia 15 sierpnia w uroczystość w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny roku pańskiego 2021 w 9 roku naszego pontyfikatu.